Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj radio wnet. Decyzja spodziewana, ale długo odwlekana. Jarosław Kaczyński odchodzi z rządu. Już prezes Prawa i Sprawiedliwości już nie jest wicepremierem do spraw bezpieczeństwa. Jest tylko albo aż prezesem partii rządzącej. Michał Karnowski, Tygodnik Sieci, portal w Polsce, Telewizja w Polsce.pl. Naszym gościem. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam. Decyzja zapowiadana, chociaż liczono, że to jutro nastąpi, nastąpiło dzisiaj. Dużego zaskoczenia nie ma, ale sam fakt jest wart odnotowania, bo to chyba istotne przetasowanie w obozie rządzącym. Tak, rzeczywiście decyzja przewidywana, chociaż z takimi przewidywaniami to też różnie bywa, to się może odwlekać tak długo, że nigdy nie nastąpi. Tym razem nastąpiło trochę faktycznie tak po cichu, widać, że tutaj chyba nikt nie chce specjalnej celebry. Ja to czytam jako takie podkreślenie pewnej ciągłości. Jest oczywiste też, że pan premier Jarosław Kaczyński no, nadal sprawuje polityczny, można powiedzieć, może nie nadzór, ale polityczne zwierzchnictwo nad rządem i w tym sensie pewne rzeczy, które zaczął, będzie kontynuował. Tutaj bardzo wiele pytań krąży wokół tego, czy ta misja została wypełniona, czy nie. Ja bym powiedział, że i została, bo mamy ustawę o obronie ojczyzny, mamy jednak obronienie granicy tej z Białorusią. Tutaj właśnie za to pan premier Kaczyński został laureatem tytułu Człowiek Wolności Tygodnika Sieci za rok 2021, za tę determinację. Dzisiaj widzimy, że to był atak, który chyba przygotować miał najazd rosyjski na Ukrainę. Chodziło o sparaliżowanie naszych możliwości przyjęcia prawdziwych uchodźców z Ukrainy. Mamy także ten skokowy wzrost wydatków na armię, także te wszystkie kwestie związane z bezpieczeństwem myślę, że zostały wypełnione, ale też oczywiście ta misja będzie trwała, w tym sensie nie jest zamknięta, dlatego że taki proces budowy bezpieczeństwa kraju trwa, czasy są niebezpieczne, niepewne. Widzimy agresora, który ma potężne apetyty i wprost palcem wskazuje na Polskę jako na jeden z możliwych celów, więc tutaj żartów specjalnych nie ma. Także myślę, że będzie to kontynuowane. No, pytanie oczywiście, dlaczego pan premier Kaczyński się na to zdecydował? Odpowiedź jest jasna i ona chyba już padła na tej konwencji w Markach. Ja tam byłem na żywo i tak brzmiało to chyba jeszcze mocniej niż w tych przekazach medialnych. Ta mobilizacja, która jest związana z już zbliżającymi się wyborami, ale też z zamknięciem okresu, no mamy nadzieję, pandemii, która trochę życie każdej partii politycznej zamroziła, która trochę to przeniosła w taki świat wirtualny. Jaki naprawdę jest stan kadry, nikt nie wie, ale pewnie każdy lider partyjny widzi, ile trzeba zrobić. Przypomnę tylko, że w tych Markach działacze byli zaskoczeni, że tak wielu ludzi przyjechało, to było pozytywne zaskoczenie, więc tak oceniałem, że niemal połowa została przed salą i miała trochę żalu, potem były przeprosiny. Zaskoczenie było też na sali dość dużo młodych ludzi. Ja miałem takie wręcz wrażenie jakiejś pokoleniowej wymiany, które się w PiS-ie dokonuje. No, zobaczymy, na ile to wrażenie było prawdziwe, ale tutaj tej pracy partyjnej bez wątpienia nie brakuje. Ja myślę, że pan premier Kaczyński ma świadomość po prostu, że już się zaczyna ten okres takiej potężnej bitwy o Polskę, bo cały ten dorobek, ja uważam, że bardzo pozytywny ostatnich lat, może zostać zmarnowany, zniweczony. Tuskowi chyba nigdy za bardzo wierzyć nie należy, to jest moja opinia, ale myślę, że jeśli chodzi o jego zdolności takiego wyhamowania polskiej ambicji, dostosowania nas do oczekiwań niemieckich, jakby nie należy lekceważyć. Myślę, że tu byłby bardzo skuteczny, więc stawka jest rzeczywiście ogromna. Stąd te wybory będą bardzo ważne. A zdecyduje oczywiście zdolność Prawa i Sprawiedliwości do zapewnienia sobie samodzielnej większości. Na ile jest, jeszcze wracając do początków tego epizodu, kiedy Jarosław Kaczyński był w rządzie, mówiono, że to nie jest nie tylko kwestia zabezpieczenia polskiego bezpieczeństwa, wzrostu armii, ale także przecięcia pewnych sporów między premierem a ministrem sprawiedliwości, że to wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu to trochę zwycięstwo Zbigniewa Ziobro, który zmusił lidera partii rządzącej do tego, aby bezpośrednio w działania rządu zainterweniować. Miałem dystans wtedy do tych wypowiedzi, do tych tez. Dzisiaj myślę, że czas potwierdził ten dystans. Te sprawy rozstrzygane są raczej w takiej logice partyjnej niż rządowej. Tak? Nawet logika rządowa to trochę utrudnia, no bo w tej logice rządowej Jarosław Kaczyński jest w jakiejś mierze zwierzchnikiem Zbigniewa Ziobro.
jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa, tak można to ująć, w logice partyjnej jest jego partnerem i twardo negocjują. Myślę, że to są dorośli politycy, dojrzali politycy, dorośli ludzie i oni mają tego świadomość, więc ja tutaj tego, mówiąc szczerze, nie widzę. To napięcie jest trochę wpisane. Zawsze podkreślam, Zjednoczona Prawica jest wielką koalicją bardzo różnych środowisk. Gdyby nie pan premier Kaczyński, pewnie nie doszłoby do zjednoczenia. Myślę, że wielu ludzi by, znaczy nigdy by nie powąchała też prawica, czy długo by nie powąchała w ogóle władzy, rządów. Czasami mam takie poczucie, że niektórzy o tym zapominają, ale pewnie im też wyborcy za jakiś czas przypominają. I tutaj myślę, że pan premier Kaczyński jakoś to wszystko ogarnia, ma świadomość różnych ambicji. To też jest trochę tak, że to są takie jakby różne tony w Zjednoczonej Prawicy, różne głosy. Czasami nawet na sporze budowana jest ta odmienność, ta wyrazistość, ale to też pozwala trochę, no może sięgać po wyborców, którzy gdyby to było takie spłaszczone, równe, jednolite, bez żadnych płcieni, bez żadnych barw, nie przyszliby nigdy do Zjednoczonej Prawicy. No, tu jest pytanie, prawda, na przykład, czy pan minister Zbigniew Ziobro, jego partia Solidarna Polska są w stanie zawalczyć o część elektoratu, który patrzy inaczej na pewne sprawy, patrzy ostrzej, może bardziej się niepokoi, a inne rzeczy bardziej ceni. I ja myślę, że tak, że może. No, to widać taką siłę Solidarnej Polski. To jest grupa też pokoleniowo taka młodsza niż może średnia PiSu, tak można powiedzieć, zgrana bardzo, też przyciągająca innych posłów. Ostatnio były pewne transfery do Solidarnej Polski, więc ja bym powiedział tak, że ona dodaje raczej. Ja zresztą każdemu, kto chce słuchać, to też uświadamiam, że nikt sam tego wszystkiego nie jest w stanie przetrawić. To znaczy, jeśli ktokolwiek w Zjednoczonej Prawicy wyobraża sobie, że właśnie na przykład wypędzając Solidarną Polskę coś zyska, nie wiem, zwiększy swój stan posiadania, no to się nie trzyma w ogóle żadnej logiki. Tu nie ma żadnej logiki, tak? Dlatego, że ten obóz właśnie rządzi, dlatego, że był w stanie powściągnąć swoje ambicje, był w stanie uznać przywództwo pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, a jednocześnie pozostał różnorodny. No nie stłamszono tych różnych wrażliwości, tych różnych spojrzeń na rzeczywistość. Myślę, że to doświadczenie już przez młodsze pokolenia trochę zapominane, ale tej prawicy z lat 90. trochę skłóconej samoistnie, a trochę rozbijanej też przez różne esbeckie czy postesbeckie działania medialne, prowokacje i tak dalej. Ostatnia rocznica 4 czerwca 92 roku o tamtym czasie przypomniała. No powinien być jednak przestrogą. Powinien być tamten czas przestrogą, żeby tego nie powtórzyć. Tu się trzeba skupić na wyborach. Jest rzeczywiście dzisiaj potężny atak ze strony obozu III RP, który, ja mam takie poczucie, że czuję, że te wszystkie jego diagnozy, tezy i pomysły, idee, no po prostu zbankrutowały. Tak? Państwo polskie musi być silne, armia musi być silna. Unia Europejska nie jest klubem altruistycznym, ale wręcz odwrotnie, zwyciężają tam coraz bardziej jakieś straszliwe dla nas, z naszego punktu widzenia, egoizmy. No i tu trzeba z tego wyciągać wnioski. Okazało się, że patriotyzm, ten taki klasyczny patriotyzm ukraiński, ale przecież i polski, jest barierą ochronną przed barbarzyństwem, jest najlepszym zabezpieczeniem wolności, a nie jakieś tęczowe flagi. Także myślę, że tutaj wnioski są oczywiste dla bardzo wielu wyborców, ale chyba opozycja nie chce, żeby to zostało usłyszane. Stąd taki wielki hałas, wielki szum, ciągłe dezinformacje i, co już szczególnie mnie oburza, taka gra na podwójną premię. To znaczy z jednej strony nacisk na przykład na to, żeby natychmiast zastopować wszelki import nośników energii z Rosji, bo jak nie, to mamy krew ukraińską na rękach, a gdy to się dokonało, no to natychmiastowe szydzenie i kpienie, że węgiel drogi albo węgla na razie nie ma, albo gaz podrożał i będziemy zbierali chrust. Nie wiem, czy ci ludzie mają jakiś honor, ale tak po prostu robić nie wolno. Tak, to są koszty wojny, to są koszty też naszej wojny, to są koszty obrony także naszej wolności. Więc warto tutaj zachować spokój, no ale też rozumiem, że gra idzie o to, że ludzie, którzy czują, że żyje im się gorzej, czują, że ceny rosną, czują, że trudno kupić węgiel, ale jak jest to w cenie straszliwej, no że ci ludzie mogą być zdenerwowani, mają powody, mają prawo, więc to też jest ogromne wyzwanie dla rządu, żeby jakoś uśmierzyć te troski, te niepokoje. Także widać tu działania w różnych kierunkach. One jeszcze muszą się okazać na końcu skuteczne.
A jeszcze wróćmy do rządu, bo te wyzwania są duże i to jest teraz też 16-18 miesięcy do wyborów, kiedy rząd będzie musiał się z tymi kłopotami mierzyć, a opozycja, no właśnie pytanie, na ile będzie odpowiedzialna, na ile będzie wygrywać politycznie te kryzysy, jak sobie przypomni w ogóle prawidła demokracji, ale też historię III RP, to raczej to drugie jest bardziej prawdopodobne niż to pierwsze. Dla samego rządu to odejście co oznacza, bo jest też inna informacja, że Komitet do Spraw Bezpieczeństwa zostaje. Jego szefem będzie teraz Mariusz Błaszczak, który będzie także wicepremierem, więc to jest pewne podniesienie istotnej postaci w rządzie. Na ile to jest sygnał polityczny, a na ile tylko administracyjny, zda pana redaktora zdaniem? Politycznie chyba tu nie ma specjalnego przesunięcia. No, to jest trochę to, o czym już wspomniałem. Będzie kontynuacja pewnej linii. Tak? Pamiętajmy, że ten projekt jakby zbudowania bezpieczeństwa Polski, jak pan premier Kaczyński mówi, no, odstraszania takiego, żeby się nie opłacało zaatakować Polski. I też ta idea, że kupujemy ten sprzęt tak, za dług, tak, zadłużając się, ale lepiej być zadłużonym niż okupowanym, że to wymaga koordynacji bardzo wielu elementów, no, łącznie z elementami pozarządowymi, jak Narodowy Bank Polski, prawda? Przecież w tych mechanizmach finansowania jest wpłata z NBP przewidziana. Mówimy o obligacjach. Tutaj pan premier ma niesamowitą rolę, Ministerstwo Finansów, więc ten model się sprawdził. Ja nie sądzę, żeby Jarosław Kaczyński zapomniał o tych tematach, które nadzorował i monitorował. Pan Mariusz Błaszczak jest dobrym ministrem obrony, ale jest też wieloletnim współpracownikiem pana premiera Jarosława Kaczyńskiego jeszcze w początkach właściwie tej historii politycznej. Więc myślę, że mają do siebie ogromne zaufanie. Takim wykonawcą bezpośrednim czy realizatorem tej wizji, który modernizacji polskich sił zbrojnych był i pozostanie pan minister Mariusz Błaszczak, więc ja myślę, że to jest trochę uznanie dotychczasowej pracy, a trochę powiedzenie, no rób to, co do tej pory robiliśmy wspólnie już jako samodzielny wicepremier. Ja tu specjalnej korekty, mówiąc szczerze, nie widzę i nie dostrzegam, poza podkreślam uznaniem tak dorobku i wysiłku pana ministra Mariusza Błaszczaka, bo objął bardzo trudny resort w trudnym momencie z wielu powodów, z wielu przyczyn i też myślę, że wszyscy jesteśmy dzisiaj dumni z Wojska Polskiego, wszyscy mamy poczucie, że ten czas nie jest marnowany, a to jest trochę wyścig z czasem, tak, bo możemy założyć, że ta wojna jakoś tam się pewnie zamrozi za jakiś czas, natomiast no, Rosja pozostanie potężnym krajem z gigantycznymi zdolnościami mobilizacji, także z wielkim przemysłem zbrojeniowym i no może to się potoczyć inaczej, ale na razie wszystko wskazuje, że będzie po prostu dyszała zemstą za to upokorzenie, jakim jednak był opór dzielnych Ukraińców, jakim było zastopowanie wojsk rosyjskich, zadanie im ogromnych strat. I wprost wskazują przecież rosyjscy propagandyści, Polska, kraje bałtyckie, to jest kolejny cel. Ten rząd funkcjonuje nieźle, jak na te trudne wyzwania. I tam się w tle, jak u pana redaktora czuję takie pytanie, tak, czy w tych warunkach ma szansę wygrać Zjednoczona Prawica obóz pana premiera Kaczyńskiego. Moja odpowiedź jest tak. I być może zdecyduje właśnie to, czy uda się zdławić inflację w takiej perspektywie dość dalekiej od wyborów, tak. Myślę, że jeśli w ciągu roku by ta inflacja drastycznie czy znacząco spadła, bo ona wnosi taki element niepokoju, ona jakby podmywa fundamenty takiego poczucia bezpieczeństwa, ona sprawia wrażenie, że sprawy idą w złym kierunku. Jest dla nas wszystkich bardzo, bardzo dolegliwa, tak? Trudno pewne rzeczy nawet planować. No i tutaj jest ogromne wyzwanie, niestety utrudniane przez ten czynnik zewnętrzny, to znaczy te ceny nośników energii biją rekordy. Polska też jest, pamiętajmy, traktowana przez rynki finansowe jako kraj przyfrontowy, co na przykład powoduje wzrost oprocentowania naszych obligacji, czyli dług nasz jest droższy. To też ma bardzo poważne konsekwencje. Jak się słucha BBC, słucha innych mediów, to tam bardzo często słychać taką frazę, że wybuchła rakieta na przykład, czy spadła rakieta we Lwowie przy granicy z Polską. I ta Polska jakby jako kraj przyfrontowy jest bardzo mocno tutaj widziana, co też utrudnia walkę z inflacją. Ale nie jesteśmy jakoś wybitnie w gorszej sytuacji, czy może nawet nie w ogóle w gorszej, jesteśmy gdzieś tam w średniej, jeśli chodzi o nasz region, prawda, Europy Środkowo-Wschodniej. Ale to jest dolegliwe i ja nie wiem, czy ten element właśnie nie rozstrzygnie. Już dzisiaj, spójrzmy na sondaże, Zjednoczona Prawica może liczyć na w większości sondaży około 40% poparcia, no nie prowadząc cały czas kampanii, tak? Będąc zajęta w większości przypadków jednak z rządzeniem i rozwiązywaniem tych bardzo, bardzo trudnych problemów, więc w sytuacji kampanijnej, takiej mobilizacji można ten wynik moim zdaniem zdecydowanie podciągnąć. I no, ma szansę Zjednoczona Prawica wygrać. No to wymaga ciężkiej pracy, pełnego skupienia i tu wracamy do początku, stąd tak sądzę wycofanie się pana premiera, czy skupienie się pana premiera Kaczyńskiego
właśnie głównie na sprawach związanych z partią. No, żeby móc rządzić, trzeba wygrać wybory, tak? I każdy doświadczony polityk to rozumie. Te 16 miesięcy to w polityce szmat czasu, dużo może się zmienić na lepsze albo na gorsze dla opozycji, tak samo dla partii rządzącej. Piłka jest otwarta, czy piłka jest na boisku, sytuacja jest otwarta. Zastanawiam się na koniec, na ile to odejście wpłynie na samą konstrukcję wewnątrz koalicji rządzącej. No, mamy w ostatnich dniach, nawet godzinach, erupcję wzajemnej niechęci albo innego spojrzenia na sytuację między premierem a ministrem sprawiedliwości. Na ile to wyjście prezesa Kaczyńskiego spowoduje, że teraz będzie trudniej rządem zarządzać, że jednak ten chyba fundamentalny spór o relacje z Unią Europejską będzie paraliżował działania rządu z Zjednoczonej Prawicy. No ale ile żeśmy przegadali wszyscy, tak? Nie konkretnie mówię do pana redaktora i nie do Radia Wnet i nawet nie do mojego portalu w polityce. Jako wszyscy, tak? Ile przegadaliśmy, że już ta koalicja pęknie. Zawsze przestrzegałem przed takimi tezami. No jednak udało się przyjąć, prawda, wszystkie konieczne ustawy. Jednak wypracowano kompromis. No, gdzieś oczywiście na ostatniej prostej, ale tak to jest właśnie z fundamentalnymi różnicami. Tak, tu jest różnica pewnej wrażliwości, innego jak gdyby ustawienia priorytetów. Bo ja myślę, że pan premier Mateusz Morawiecki absolutnie też rozumie zagrożenia, jakie niesie dla nas Unia, ale uważa, że na dzisiaj pewne korzyści są ważniejsze. Pan premier, minister Zbigniew Ziobro, myślę, że też rozumie korzyści, które nam daje Unia, chociażby dostęp do jednolitego rynku, to jest gigantyczna korzyść, ale jakby dostrzega duże chmury na horyzoncie, widzi, jak zmienia się ta organizacja, jak próbuje stać się takim federalnym państwem, które wykręca ręce tym, którzy się z tym nie zgadzają. Więc to jest jakby pewna różnica w podejściu do tego, po prostu do tego realnego zagadnienia, realnego problemu, ale gdzieś na końcu ten kompromis jest wypracowywany, więc tutaj ja nie spodziewam się naprawdę tego rodzaju jakby pęknięć, tego rodzaju różnic. No tak, są w obozie każdym politycznym różnice. Ten rządzi już kilka ładnych lat, co też zawsze zwiększa napięcia, zwiększa różnice. W opozycji jakby to mniej jest pewnie do podziału, tak, tych politycznych jakichś tam zysków czy zasobów i łatwiej o pewną jedność. Ale spójrzmy na stronę opozycyjną. No, ona dzisiaj powinna być jakby jednością, a różnic jest tam chyba więcej, tak, niż po stronie tej obozu rządzącego, więc no, naturalna pewna dynamika polityki jest, ale nie sądzę, żeby to się jakoś przełamało, żeby to jakoś pękło. Moja teza jest taka i nawet bym przyjął jakiś niewielki zakład, może nie o wódkę, bo wódki nie piję, ale o jakiś dobry na przykład deser. Moja teza jest taka, że zjednoczona opozycja pójdzie w tym układzie, w którym jest, być może jeszcze poszerzona. Tak, ja bym się spodziewał raczej w odwrotnym kierunku tutaj zmian. Czyli większej dekompozycji. To na koniec krótkie pytanie, krótka odpowiedź, a obóz rządzący pójdzie w całości poszerzony. Znaczy ja, przepraszam, bo ja właśnie mówiłem o zjednoczonej, może się przyjęzyczę, mówiłem o obozie rządzącym, że on pójdzie razem jakby powiększony o takie elementy jak Kukiz, jeśli będzie chciał, ale może jeszcze inne. Ja bym się tego kierunku spodziewał. Co do zjednoczonej opozycji, wydaje mi się, że nie ma mowy o wspólnym starcie. Po prostu nikt Tuskowi nie ufa. Znaczy wszyscy uważają, że on ich oszuka, jeśli chodzi o dobór list, oszuka, jeśli chodzi o podział pieniędzy. Ja spodziewam się nawet nie dwóch list, ale myślę, że ta dekompozycja będzie dość duża, bo już widać, że nie ma jak gdyby dynamiki na łączenie, tak? Znaczy, że im dłużej trwa ta dyskusja, tym więcej wybrzmiewa i bardziej są to przekonujące argumentów na rzecz tezy, że jednak się nie da tego połączyć. No chyba, że jakaś presja z zewnątrz tutaj coś zmieni, tak? Jakaś niemiecka interwencja, nie wiem, Soros rzuci wielkie pieniądze. No to są czynniki, które też musimy brać pod uwagę, ale zasadniczo myślę, że opozycja pójdzie raczej podzielona, licząc na to, że właśnie jednak się uda zdobyć tę większość, a obóz rządzący pójdzie razem. Ale też nie jest jeszcze wykluczona zmiana ordynacji. To też jest moim zdaniem temat otwarty. I tu stawimy trzy kropki. To jest temat na następną rozmowę, niezwykle pasjonujący, bo kwestia wyborów samorządowych, kwestia wyborów parlamentarnych, tak, i ordynacji, to będzie temat najbliższych miesięcy. Michał Karnowski, dziennikarz, tygodnik sieci, portal w polityce, telewizja w Polsce.pl, był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Miłego popołudnia. Dziękuję bardzo. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj-radio-wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet.
Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność opowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet.